z nas nie lubi czekolady? Jednym kojarzy się z chwilami radości, innym z doskonałym smakiem. Kiedyś był to napój królów, dziś na szczęście już nie. Dzisiaj możemy wybierać w wielości smaków i kolorów. A gdyby tak poznać historię kakao i czekolady, a potem własnoręcznie uformować i udekorować pralinki? Marzenie może się spełnić na Litwie, w Muzeum Czekolady Ruta w Szawlach. To jedyne takie muzeum w krajach bałtyckich. Zwiedzając, poznajemy fakty i ciekawostki związane z produkcją czekolady. Kto by przypuszczał, że niegdyś była ona przyprawiana na ostro pieprzem i chili, a nie jak dziś cukrem i miodem. W muzeum nie brakuje wątków z historii fabryki czekolady Ruta z początku XX wieku. To nie tylko Muzeum Czekolady, ale i miejsce, gdzie można samemu zrobić pralinki. Choć to sztuka niełatwa, zabawa przy ozdabianiu czekoladek jest niezapomniana. Ir kad kandant ar laužiant būtų toks gražus, jis toks kietesnis tampa. Jeśli zatem marzy nam się podróż w słodką krainę czekolady, nie musimy jechać do stolicy czekolad Belgii. Wystarczy udać się do Muzeum Czekolady Ruta, które jest tuż za miedzą, a oferuje atrakcje równie ciekawe jak muzea belgijskie.